No, tak średnio. Tak jak wygląda, no. Ręka i cała reszta. Poprawiłem sobie po Czechach, ale tak porządnie. No i tyle, no. Jest kiepsko, nie ma tam jakichś złamań, ale jestem cały pozdzierany, powijany i samopoczucie jest średnie. A możesz opisać, jak to z twojej perspektywy wyglądało? Tak jak z każdego innego miejsca, no. Uderzył mnie prostym motorem na wejściu w łuk i tyle, także nawet nie miał odwagi podejść, ale ja bym się oddzięczył tym samym kiedyś. 47, 43, nie za mało? Czemu? Co, nie możemy wygrać w Gorzowie? Możemy tam też wygrać. Gdyby nie dziwne sytuacje w pierwszym meczu, żeśmy tam szanse mieliśmy dużo wygrać. Nie ma co płakać. Owszem, tych punktów mogło być więcej. Czemu ich nie ma, to zatrzymam dla siebie, bo to nie jest na łamach pracy i między sobą to w teamie załatwimy, jeśli chodzi o naszą drużynę z trenerem i z działaczami. Ale no mówię, no szkoda, bo można było tych punktów zrobić dużo więcej, ale cieszymy się z tego, co jest. Mobilizujemy się na niedzielę, bo jeszcze nic nie jest przesądzone. Do Szwecji się wybierasz, czy jednak odpoczywasz po tym upadku z Szebolowym? Nie jadę. Do niedzieli nigdzie nie będę startował. A po prostu będę się kurował. A co najbardziej ucierpiało w tym upadku, oprócz ręki? No, ręka, biodro, kolano, cały jestem powijany i dopiero zaczyna wychodzić to wszystko, jak adrenalina zeszła.